Kiedy planowane jest zakończenie budowy nowego przedszkola w Dobrymieście przy ulicy Warszawskiej? Planowane jest zakończenie budowy na koniec sierpnia bieżącego roku. Nie ma żadnych nieplanowanych opóźnień? Na chwilę obecną nie ma. Zima była jak do tej pory łaskawa, dużo prac zostało, że tak powiem, wykonanych. Jak nie będzie jakiejś, że tak powiem, wpadki, nie daj Boże, to wtedy wszystko idzie jak na dzień dzisiejszy, zgodnie z planem. Budowa jest, można powiedzieć, na półmetku, ale jest już rozpoczęty proces rekrutacji. Jest rekrutacja do przedszkola, dlatego że to przedszkole, właściwie my budujemy budynek, prawda? Natomiast co tam będzie funkcjonowało, tam będzie docelowo funkcjonowało to przedszkole, które jest na ulicy Malczewskiego. Natomiast etapowo, w pierwszym etapie zostaną tu przeniesione dzieci z przedszkola na ulicy Grudziąckiej. Czyli jak gdyby całe przedszkole zostało nie tu przeniesione, ono będzie powiększone, bo tu tam jest 5 oddziałów, tutaj będzie 7 oddziałów. Czyli więcej dzieci, każde dziecko, które zechce znaleźć miejsce, czy rodzic, jak zechce posłać dziecko, znajdzie miejsce właśnie w nowym przedszkolu. W nowoczesnym, nowo wyposażonym, z nowymi zabawkami, z nowym sprzętem. Natomiast jeśli chodzi o żłobek, powstanie tam jest zaplanowany i będzie jeden oddział żłobkowy dla 20 dzieci. Niestety przepisy tak stanowią, nie uległo nic zmianie, że nie ma takiego tworu prawnego jak przedszkole z oddziałem żłobkowym. Będzie musiał być powołana nowa instytucja, żłobek miejski. Ten żłobek miejski będzie się składał z dwóch oddziałów, przynajmniej na początek. Z oddziału mieszczącego się właśnie w tym budynku na ulicy Warszawskiej i w nowo wyremontowanej części budynku na ulicy Garnizonowej. A ten oddział na Garnizonowej, czemu są dwa oddziały? Jest to uzależnione od ilości dzieci? Oczywiście, że jest to uzależnione od ilości dzieci. W oddziale nie powinno być więcej niż 20 dzieci, bo nie ma możliwości schowania opieki nad takimi maluchami. I w ogóle, jak też powstanie żłobek z dwoma oddziałami, 40 dzieci znajdzie tutaj miejsce, to wtedy już i pielęgniarka będzie musiała być i ta opieka będzie jeszcze lepsza. Dlaczego na Garnizonowej? Po to, żeby rodzicom jak gdyby przyjść bliżej do tych rodziców, żeby mogli jak najbliżej miejsca zamieszkania oddać swoje dziecko. Tam funkcjonują już dwa przedszkola, niepubliczne. Pomieszczenia gimnazjum, że tak powiem, zmniejszają się, znaczy liczba pomieszczeń się zmniejsza, mimo że nie będzie tam nic świeciło pustkami, dlatego że szkoła muzyczna też otrzymała od nas pewne pomieszczenia na swoją wyłączność. Podstawówka numer 3 się rozrasta, więc nie ma tam zagrożenia, że będą puste pomieszczenia. Po to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodych rodziców, czy też dziadków, żeby nie musieli daleko odprowadzać dzieci, udało nam się pozyskać kolejne pieniądze. Tutaj z programu Maluch Plus. Właśnie w ubiegłym tygodniu odbierałam z rąk pani wiceminister promesę na kwotę 617 tysięcy. Są to pieniądze przeznaczone na remont. Tam też będzie, że tak powiem, wszystko od sufitu do podłogi, wszystko nowe, wyremontowane, dostosowane dla takich malutkich dzieci, będą zrobione nowe wejście. Będzie się to mieściło w tym miejscu, gdzie obecnie funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Rekrutacja do przedszkola na ulicy Warszawskiej odbywa się poprzez przedszkole na ulicy Grudziąckiej, bo to będzie to właśnie przedszkole przeniesione tutaj. Zasady rekrutacji ustalone są przez Radę Miejską, także jest to jasne, jest uchwała, kto w jakiej kolejności będzie przyjmowany, ale mam nadzieję, że ponieważ przyrost będzie około 50 nowych miejsc w przedszkolu, że nie będzie problemu i wszystkie dzieci od tych 3-letnich do 6-letnich znajdą miejsce w nowym przedszkolu. I oczywiście nie zapominajmy, że 75 dzieci znajdzie też miejsce w przedszkolu na ulicy Malczewskiego. A czy jest planowane zamknięcie jakiegoś przedszkola, jak się wybuduje to nowe? Czy te nowe po prostu będzie na razie takim buforem, żeby można było remontować następne przedszkola? To znaczy zamknięcia przedszkola jako instytucji nie planuje się. Mamy dwa gminne przedszkola, przedszkole numer 1 i numer 2 i nie planuje się redukcji do jednego przedszkola. Jeżeli zostaną przeniesione tutaj dzieci na ulicę Warszawską, tam na ulicy Grudziąckiej najpierw trzeba opracować dokumentację, później wyremontować, czyli od nowa pobudować przedszkole,
też prawdopodobnie z oddziałem żłobkowym. Wtedy te dzieci będą przeniesione, wrócą na ulicę Grudziądzką. Może niekoniecznie te, bo te, co są w zerówce, to już pójdą, ale chodzi o jako przedszkole, jako instytucja. A tu zostaną przeniesione dzieci, całe przedszkole na ulicy, z ulicy Malczewskiego. Natomiast budynek, które no nie spełnia takich wymogów, jakie powinno spełniać przedszkole nowoczesne, no będzie do dyspozycji gminy, jeszcze nie wiadomo, jakie będą plany. Czyli przedszkole jako instytucja żadne nie zostanie zlikwidowane, natomiast zostanie zmieniona lokalizacja, docelowo lokalizacja przedszkola na ulicy Malczewskiego. Na razie nie ma jakiegoś wielkiego boomu, jeśli chodzi o urodzenia. W stosunku do roku poprzedniego, czyli 17 do 16, to jest raptem 20-kilkoro dzieci więcej. Nie jest to jakaś oszałamiająca liczba. Być może na ten efekt, o którym mówi obecna władza 500+, trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Niemniej jednak, tak jak mówię, docelowo będzie nowe przedszkole na ulicy Grudziądzkiej, co najmniej 4 oddziałowe, bo plus jeszcze oddział żłobkowy, a może jeszcze więcej. A jakiś, że wejdę w słowo, jakiś termin remontu tego przedszkola, czy to jest jeszcze za daleki plan tego na Grudziądzkiej? No może, żebym podała tutaj daty, to na pewno za daleko, bo w tegorocznym budżecie nie ma żadnych środków przeznaczonych na dokumentację. Jeśli będzie taka możliwość, to być może w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na dokumentację i potem dalszy etap to już pozyskiwanie funduszy albo przeznaczanie funduszy z budżetu gminy na wybudowanie. Wiele lat temu, nie wiem ile, 15-20 lat temu, funkcjonował na ulicy Grudziądzkiej i wtedy też on podlegał innym przepisom. On to też nie był twór oświatowy, tylko pod opiekę zdrowotną, pod ZOZY podlegał i został, tam przecież funkcjonowało przedszkole. Tak zwane duże przedszkole, mało w dużym budynku i małym, bo nie było chętnych jak gdyby do oddawania dzieci do żłobka i on zmienił funkcję na przedszkole. Wiele lat temu została podjęta decyzja, że dwa przedszkola tak blisko sąsiadujące wokół siebie czy obok siebie, to nie zdaje egzaminu. Decyzją rodziców było, że wolą, żeby te dzieci chodziły do przedszkola właśnie tego niższego, mimo że niektórzy mówią, że ono jest okropne, ono nie jest okropne, jest bardzo przyjazne dzieciom, bo taka zabudowa właśnie niska, parterowa, gdzie nie ma żadnych schodów i niebezpieczeństw z tym związanych, jest przyjazna dzieciom. No i że tak powiem, przestał funkcjonować tam co drugie przedszkole. A jeszcze wcześniej, już nie wiem ile lat temu, żłobek funkcjonował w tym budynku, gdzie obecnie jest bank PKO. Także kiedyś w gminie Dobre Miasto było 5 przedszkoli, chyba 2 czy 3 żłobki. Kiedyś no tak było, ale zmieniło się to. Ale zmieniło się co? Dzieci mniej? Dzieci mniej, oczywiście, że dzieci mniej. Widzimy to też i po szkołach, że coraz mniej liczne są klasy. W rocznikach jest mniej dzieci, rodzi się dużo mniej dzieci niż kiedyś. Oczywiście, że tak. Główną przyczyną, no właśnie, że były na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat likwidowane poszczególne przedszkola, było to, że nie było w nich dzieci. Do żłobka będzie rekrutacja, myślę, że gdzieś w maju. Dlatego, że planowane jest na sesję marcową powołanie tej instytucji, jaką jest żłobek miejski. Później nastąpi proces wyłaniania dyrektora. Oczywiście musi być ogłoszony konkurs, przeprowadzona procedura. I jeżeli zostanie wyłoniony dyrektor, on wtedy będzie prowadził, że tak powiem, nabór. No oczywiście rada, tak jak przy przedszkolach, będzie musiała podjąć uchwałę mówiącą, kto i na jakich warunkach będzie mógł być, że tak powiem, przyjęty jako dziecko, czy jakie warunki rodzice muszą spełnić w przypadku, jeżeli będzie tych chętnych więcej niż jest miejsc, prawda? Jeżeli chodzi o warunki, jak to będzie finansowo? Czy to będzie darmowy żłobek, czy to trzeba będzie za niego płacić? No żłobek, że tak powiem, w żadnej gminie nie jest darmowy. Za żłobek, tak jak i za przedszkole, no muszą, czy powinny być ponoszone opłaty. Nie umiem na chwilę obecną powiedzieć, jaka to będzie opłata. Udało nam się pozyskać, no tak by dobrze napisany wniosek, że udało nam się pozyskać z programu Maluch Plus dofinansowanie na utrzymanie jednego miejsca w żłobku. To jest 100 zł na miesiąc na jedno dziecko. Czyli 16 tysięcy, bo to jest tylko do grudnia, od września do grudnia pozyskaliśmy, takie było kryterium, że tylko na nowo tworzone miejsca 100 zł gmina może otrzymać od rządu pomocy. Szacuje się, że około 800 do 1000 zł będzie kosztowało takie miejsce w żłobku.
Oczywiście rodzic nie będzie tyle płacił, bo by tego nikt, nie, że tak powiem, nie wytrzymał. Tak samo jak w przedszkolu rodzice nie płacą 100% kosztów, jakie gmina ponosi na to dziecko. Tak samo i tutaj będzie to opłata niższa. Mam nadzieję, że łącznie z wyżywieniem, ze wszystkim, będzie to kwota poniżej 500 zł, żeby to 500 plus jako ta pomoc państwa w wychowaniu starczyła na zabezpieczenie, że tak powiem, potrzeb tych najmłodszych dzieci. Mówię, ale takich dokładnych kalkulacji jeszcze nie ma. Dopiero będzie powołany dyrektor, będzie karta pedagogiczna, że tak powiem, zatrudniona, to wtedy będzie można mówić o dokładnych kosztach. Nie? Ale taka wyjściowa kwota, coś około 500 zł, powyżej 500. Łącznie z wyżywieniem, tak jest wstępnie kalkulowane, że nie powinno przekroczyć 500 zł. Mówię, nie powinno i jest to wstępna kalkulacja, żeby nikt nie odebrał, że rodzic będzie płacił równo 500 zł, bo absolutnie, mówię, jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile będzie dokładnie kosztowało miejsce dziecka w żłobku.